Hej, dzisiaj chciałem porozmawiać o moim pierwszym programistycznym zadaniu, które dostałem w mojej pierwszej pracy jako programista. A tym pierwszym zadaniem było przygotowanie modułu tłumaczącego. To znaczy, miałem za zadanie przygotować jakiś koncept, który będzie odpowiadał za mapowanie, komunikatów, które są wyświetlane dla użytkownika w konkretnym języku. I na samym początku tej powiedzmy, że przygody z przygotowywaniem tego modułu stworzyłem parę konceptów. To znaczy przedstawiłem kilka alternatyw, dzięki którym można byłoby tłumaczyć komunikaty wysyłane z aplikacji dla użytkowników i to były najczęściej jakieś zewnętrzne biblioteki, które w locie tłumaczyły teksty, ewentualnie miały jakieś mapowania, klucz, wartość. I tutaj moje propozycje spotkały się z bardzo negatywnym podejściem menadżerów, gdyż, jak się okazało, są małe problemy z zewnętrznymi bibliotekami. Menadżerowie w tamtym okresie. W tamtej firmie uznawali, że zewnętrzne biblioteki mają problemy i nie należy z nich korzystać. Jednym z takich problemów była brak możliwości rozwijania takiej biblioteki przez zespół programistyczny pracujący nad daną aplikacją, gdyż menadżerowie chcieli mieć możliwość niezależnego rozwoju takiej aplikacji. Również Powiedzmy, że były pewnego rodzaju zarzuty w stylu, my nie wiemy, jak to pracuje. I zespół programistyczny, który korzystałby z takiej biblioteki, musiałby wczytywać się w kod cudzych osób i musiałby rozumieć, co te osoby pisały. Gdzie przy projektach open sourceowych no cóż, większość świata korzysta z projektów open sourceowych, i każdy ma do tego wgląd i może sobie przeczytać ten kod, jednak tutaj menadżerowie wyszli z założenia, że nie będziemy czytać tego kodu i nie będziemy adaptować żadnej z wybranych, z zaproponowanych bibliotek, tylko skupimy się na własnym rozwiązaniu. Innym problemem, z jakim mierzyli się menadżerowie, była licencja danej biblioteki, gdyż nie byli świadomi, nie byli pewni tego, czy dana biblioteka może być wykorzystywana w projektach komercyjnych. I tutaj jeden z zarzutów był, że nie będziemy przecież wydawać pieniędzy na prawników, żeby czytali licencje. Więc tutaj również dość duży nacisk był opłacony na to że z powodu licencji powinniśmy rozwijać moduł samodzielnie kolejnym zarzutem jeżeli chodzi o biblioteki które zaproponowałem to były jakieś bagi problemy związane z tymi modułami i tutaj również menadżerowie głównie mieli problemy z tym że jacyś programiści będą musieli naprawiać cudzy kod który nie jest po stronie firmy, i to może wiązać się z wypływem pewnych informacji, z wypływem pewnej wiedzy z firmy i dzieleniem się tą wiedzą z innymi użytkownikami danej biblioteki. Więc tutaj menadżerowie bardzo bali się o wykorzystywanie bibliotek zewnętrznych, nawet jeżeli były open sourceowe i każdy mógł. Sprawdzić, co jest w środku, jak to działa, i miały dosyć dobrą dokumentację. Było takie, można powiedzieć, oparcie na tworzenie własnej biblioteki, własnego modułu do tłumaczeń. I tutaj, z mojej perspektywy, już kilku lat programowania, jestem w stanie stwierdzić, że to, co na tamten czas zrobiłem, było bardzo złym podejściem do tłumaczenia gdyż nie wziąłem pod uwagę bardzo dużej ilości zmiennych która jeżeli chodzi o tłumaczenia występuje gdyż dochodzi do kodowania znaków wykorzystywania odpowiedniego systemu operacyjnego i tym podobne więc podejrzewam że prócz kodów które tam umieściłem i Klików, które stworzyłem, to jednak ten moduł tłumaczący nie był idealny i na pewno użytkownicy niejednokrotnie dostawali jakieś krzaczki zamiast autentycznych liter regionalnych. No, w Polsce to jest U, o, U e, czyli wszystkie te z ogonkami, ale podejrzewam, że firma zmieniła zdanie gdyż poprawianie w taki sposób modułów jest bardzo uciążliwe. Przy tłumaczeniach jest zbyt dużo zmiennych, zbyt dużo alfabetów, żeby można było tworzyć coś samemu, ale wtedy nie byłem w stanie przekonać nie tylko menadżerów, ale i deweloperów do wykorzystania bibliotek open source'owych, gdyż również deweloperzy sądzili, że najlepiej będzie napisać wszystko od zera, ale teraz z perspektywy kilku lat bycia deweloperem mogę powiedzieć, że wykorzystywanie bibliotek czy aplikacji open source'owych jest jak najbardziej wskazane i powinno się wykorzystywać jak najczęściej, jak najwięcej, gdyż pisanie od zera czegokolwiek, wymyślania koła od zera, może powodować tylko niepotrzebną frustrację wśród programistów i może doprowadzić do dosyć długiego czasu developmentu takich aplikacji, gdyż wszystko pisze się od zera. W tej chwili pisanie aplikacji całkowicie od zera i powiedzmy, że niewykorzystywanie tego, co już zostało kiedyś odkryte. I przechodzenie na nowo przytartych szlaków może doprowadzić niejednokrotnie do upadku firmy, gdyż firma zamiast skupić się na tym, co powinna tworzyć, aby mogła istnieć na rynku, aby mogła dalej zarabiać pieniądze i rozwijać się, skupia się na samym kodzie, samej otoczce. I na tym, że to jest nasz kod i nikomu nie oddamy. Można powiedzieć, że moje pierwsze zderzenie z kodem i pierwszym zadaniem programistycznym było dosyć nietypowe. I tutaj już teraz wiem, że pierwsze zadania programistyczne to najczęściej poprawa jakiegoś testu albo stworzenie jakiejś małej funkcjonalności, poprawa. Jakiegoś tekstu do tłumaczenia poprawy literówki, ale nie tworzenie modułu czy czegoś podobnego. A tymczasem no, zapraszam za tydzień.